Szanowny panie ministrze, w kwietniu zdiagnozowano u mnie rzadki przypadek hormonozależnego raka piersi. Jedyną nadzieją na życie jest dla mnie nowoczesny, antynowotworowy lek Rybocyklib. Rybocyklib jest refundowany w całej Unii. Całej. Poza Polską. Panie ministrze, boję się. Boję się, że przyjdzie dzień, w którym choroba nagle zacznie postępować. Czy ma pan prawo skazywać nas na przedwczesną śmierć? Z poważaniem, Anna Puślecka. Pacjentka, córka, siostra. Kurwa, płakać mi się chce. Nie skończę tego. Trzymam za nią kciuki, za jej leczenie i chciałem powiedzieć, że bardzo ją kocham. Ania, zawsze byłaś z drugiej strony kamery. Czy czujesz się teraz onko-celebrytką? Boże, wiesz co, ty jesteś pierwsza, która zadaje mi to pytanie i powiem ci szczerze, że gdzieś tam krążyły takie myśli, bo nie taki był mój cel. Poza tym pamiętaj, że ja pracuję w mediach od 23 lat, więc to nie jest tak, że nagle chora osoba wrzuciła post i stała się onko-celebrytką. Ile ją kosztowało to, żeby pokazać się z łysą głową w telewizji? Ona tak wprost mi nie powiedziała. Ja mogę się tylko domyślać po jej zachowaniu, po jej reakcjach, ale myślę, że dużo. To jest takie trochę tabu bycia chorym w Polsce, stąd chyba ona też się na początku bała o tym mówić. Wiadomo, że u mnie te turbany są z jakiegoś powodu. No w tym momencie ja nie mam w ogóle już włosów. Słuchajcie, no proszenie o pieniądze jest upokarzające. Okazuje się, że na 93 leki, które zostały zarejestrowane w ciągu ostatnich 15 lat w Unii Europejskiej, 44 leki są obecnie w ogóle niedostępne dla pacjentów polskich. 15 leków jest dostępnych zgodnie z międzynarodowym standardem. W jaki sposób się dowiedziałaś, że jest lek, który mógłby ci pomóc i nie jest refundowany? Kto ci o tym powiedział? Pani doktor w Warszawie wręczyła mi malutką karteczkę z nazwami trzech leków, które mogę włączyć do leczenia oprócz hormonoterapii, którą dostanę. I poinformowano mnie o cenie tychże leków. Więc ja nie chciało mi się wierzyć, wyszłam z gabinetu natychmiast, zaczęłam działać, dzwonić. Prowadziliśmy badania i tylko 14% onkologów powiedziało, że zawsze informuje pacjenta o lekach, które nie są dostępne w refundacji, a mogłyby być pomocne pacjentowi. W Polsce, na ile nas stać, prowadzimy bardzo dobre leczenie onkologiczne. Jak trudno powiedzieć pacjentowi o tym, że no jest lek, który może mu pomóc, a nie jest refundowany? Nie wiem, ponieważ no, u nas w onkologii mamy standardy. Standardy, które są przygotowane przez krajowego konsultanta, wojewódzkich konsultantów. Nie mamy publicznie dostępnej informacji o tym, z jaką skutecznością leczą poszczególne szpitale. W Polsce do tej pory płaci się za wykonaną procedurę, ale czy ta procedura wykonana została w odpowiednim czasie, z odpowiednią starannością? Czy nie było po niej powikłań? Czy ona doprowadziła do pożądanego efektu zdrowotnego? Tego już nikt nie sprawdza. Co oznacza, że w każdym szpitalu możemy być leczeni inaczej. Lekarze ci sygnalizują, że byłoby lepiej za granicą? Lekarze, przyjaciele, podczas prywatnych rozmów.
jedź, zrób to u sąsiadów. Mhm. Czy myślisz o tym, jak sobie poradzić w tej sytuacji? Wiesz co, ja wczoraj cały dzień płakałam. Zresztą dzwoniłaś do mnie. Czy wiesz co, no, poradzić sobie, pewno sobie poradzę, no. Jak widać, jestem typem działaczki, więc sobie poradzę.